Proszę Państwa, przechodzę do tematu drugiego, zabójcze leki. Proszę Państwa, więc mówię o czynniku, który już w tej chwili, z tego co powiedziałem, jest drugim przyczynkiem śmiertelności, a ja osobiście wierzę, że jest pierwszym, bo jest tak ukrywana wielu już faktów, że my nie jesteśmy w stanie to jeszcze dobrze ocenić. Większość naszego społeczeństwa z pewnością nie rozumie, dlaczego leki mogą być trzecią czy drugą przyczyną śmiertelności. Pacjenci na pewno wszyscy uważają, że żeby lek dopuścić do aptek, do społeczeństwa, to musi być odpowiednio przebadany i bezpieczny. I myślę, że tak samo większość pacjentów ufa swoim lekarzom, że to, co oni im zapisują, jest bezpieczne. Ja też przez jakiś spory czas myślałem, że wina leży głównie po stronie farmaceutów, ale może nie tych z aptek, bo tam w aptekach jest wiele nieraz sympatycznych ludzi, którzy nagle, jak nikt nie słyszy, tylko pacjent, to mówią, że to jest do niczego, prawda? To ja takim serdecznie wierzę, bo ona powinna sprzedawać, a ona mówi prawdę, nie? A prawdę często naukowcy już zapominają mówić, to już jest tragedia. Więc proszę Państwa, myślałem, że lekarze są bardziej święci i od nich zależy wszystko i oni powinni kontrolować farmację, ale zacząłem szukać z trudem i znalazłem wreszcie kraj, który jest bodajże najmniej skorumpowany w Europie, który się nazywa Dania, gdzie dotarłem do literatury i mogę Państwu przeczytać teraz, jaki jest wkład lekarzy w to, co dotyczy leków, a mianowicie funkcje, jakie pełnią duńscy lekarze, którym oficjalnie pozwolono na pracę dla przemysłu farmaceutycznego. A więc w badaniach uczestniczą w ilości 1628 osób. Jako praca członka i konsultanta Komitetu Doradczego 1160. Wykładowca 950, akcjonariusz 175, autor 36 i inne funkcje 89, łącznie 4036 lekarzy. Myślę, że to jest niemało, prawda? Ale Państwo teraz może tego dokładnie nie rozumieją. To powiem, że na przykład wykładowca to jest lekarz, który wygłasza referat, którego nie napisał. Napisał przedstawiciel przemysłu, prawda, farmaceutycznego, żeby był przyjazny dla leku, który produkują, prawda? Więc to już jest coś więcej, prawda? Bo on ma prawo wypowiedzieć, ale gdyby robił to uczciwie, to byśmy to inaczej oceniali. Przypomnę przysięgę Hipokratesa, od której zacząłem niektóre moje książki, prawda? Gdyby to wszystko tak wyglądało, jak przysięgali, to byśmy byli bardzo za. Istnieje bardzo wiele badań, w którym aktywność danego leku porównuje się tylko z placebo. Jak to rozumieć? Lek nie ma żadnej wartości, ale jak on zażywa, to on myśli, że on mu pomoże i już się czuje lepiej. Prawda? Ale to jest sugestia. To nie jest dowód. I na przykład sponsorowane przez firmę Pfizer badania należą do firmy Pfizer, a nie do żadnej innej konkretnej osoby. Czyli tylko firma ma prawo do tego, do wyników, jakie z tego badania wynikają. Uzyskane na ich podstawie dane mają wspierać marketing naszego produktu i powinny być wykorzystywane do ulepszania etykiet i wniosków rejestracyjnych i do publikacji wspierających rozpowszechnianie danego leku. Czyli to jest wszystko w rękach przemysłu. Co my z tego mamy, prawda? Co lekarze z tego mają, jeżeli chcieliby znać prawdę? Też nie mają. 5 godzin pracy konsultanta było opłacane tak samo jak wiele pensji lekarskich. Kilka godzin i już jest pensja o wiele większa, grosza. Czasami 2 godziny wykładów to jest roczna pensja danego doktora, na przykład na uniwersytecie czy w szpitalu. To są ogromne sumy. Więc proszę pamiętać, że przemysł farmaceutyczny, który zarabia olbrzymie pieniądze, bo to są miliardy, on może, ma z czego opłacać. On opłaca ogromnie wiele różnych specjalności, od posłów do dyrektorów szpitali, do bardziej liczących się przedstawicieli danych firm, nawet tych, co kontrolują przemysł. Bo bardzo często osoby z tego, na przykład FDA, prawda, najważniejsza instytucja tego typu w USA, Food and Drug Administration, prawda, tam ktoś mówi nie, ale wierchuszka łagodzi, prawda, czyli jak gdyby już wzięła łapówkę, prawda, bo za rękę trudno jest złapać. Ale to jest powszechne. Korupcja jest tak potworna, że wręcz niewyobrażalna. Badania są. Proszę? Badania są fałszowane. Porządek, prawda? To zależy, jaki porządek, prawda? On powinien chronić przede wszystkim nasze zdrowie. Więc to jest porządek, a nie żeby w porządku pomógł w firmie.
Prawie 1000 lekarzy w Danii posiada uprawnienia do wygłoszenia wykładu. Oczywiście babikiem jest tu bardzo wysokie honorarium. Evans pisze w 2009 roku, że nawet od 3 do 10 tysięcy dolarów za wykład, prawda? Proszę sobie wyobrazić. Ile to wykładów trzeba by na uniwersytecie, żeby to chociaż drobną cząstkę w rok człowiek zarobił, prawda? Mowy nie ma. Przytoczone fakty świadczą o wielkim wpływie lekarzy na rozwój nowoczesnej farmacji i jej negatywnym wpływie na nasze zdrowie. Polecam książkę Goetzego, to jest Duńczyk, który był farmaceutą, którego książka została wydana w 2015 roku w Polsce, w języku polskim, a zawiera 480 stron negatywnych o lekach. Odważny człowiek, prawda? Jeszcze go nie zabili do tej pory. Większość społeczeństw ludzkich orientuje się, że bez ludzkiego zdrowia uczyniono najzwyklejszy w świecie biznes. Ponadto odebrania lekarzom prawo do podejmowania samodzielnych decyzji, do których lekarze są zobowiązani z racji swego wykształcenia, które tak bardzo ciągle podkreślają, mimo że to im nie przeszkadza, żeby dyspozycję kogoś, kto ma zupełnie inny papierek, wykonywać, prawda? Czyli stają się wypisywaczem leków. Chodzi o to, żeby jak najszybciej zbadać, jak najwięcej zapisać, a bardzo często od tego, co zapisują, dostaje premię albo wyjazd do jakiegoś kurortu zagranicznego, prawda? I tak dalej. Kto ma prawo do takich działań, kto uzurpuje sobie prawo do decydowania o naszym zdrowiu, który narzuca procedury, które pozwalają kierować lekarzami i sprowadzać ich rolę do zwyczajnego sprzedawcy leków. Opracowane procedury pozwalają na szybkie badania i wystawianie recept na leki, które przecież lekarze nie badali. A oni to przecież decydują, jaki leki ma pacjent zażywać. Oni wybierają dla niego ten lek, podpisują receptę i biorą pełną odpowiedzialność za działanie tego leku, prawda? Czyli niemało biorą na siebie, a wywołuje to ktoś w zupełnie inny, sprytny sposób. Bardzo więc źle się stało, że to nie medycyna kieruje farmacją, ale odwrotnie. Ale czy byłoby to idealnie, jakby było odwrotnie, nie wiem. Ale szansa z pewnością by była. Wypracowanie możliwie największych zysków jest możliwe tylko wtedy, kiedy koncernom farmaceutycznym uda się coś opatentować. Ale znowu wracam do tego, co już właściwie powiedziałem, że patentowane są wyłącznie sztuczne leki. Naturalnych nie wolno patentować. Czyli dlaczego do jasnej cholery musimy przyjmować sztuczną chemię? Ktoś wywindował potworne ceny i to jest powodem, prawda? Bo najpierw ileś tam milionów trzeba było wydać, żeby to zbadać rzekomo. Wydawałoby się, że sztuczne leki, żeby były skuteczne i dobrze leczyły, to jest po prostu niemożliwe. Ale w dzisiejszym skorumpowanym świecie wszystko jest możliwe. Ludzie bogaci nie takie rzeczy potrafią załatwiać. No proszę Państwa, każde prawo, o którym słyszymy, że się mamy podporządkować, choćby to WHO. Czy mieliśmy jakikolwiek wpływ na to, by się powstało WHO? To jest prawo, które tworzyli ludzie bogaci dla swoich interesów. A gdzie nasze interesy? Nikt ich nie ma, prawda? Jeżeli ustanowiono, że Polska ma mieć 15 milionów, to właściwie niedługo osiągniemy to. A kto nad tym czuwa? Przede wszystkim nasi przyjaciele ze wschodu i zachodu, bo przeważnie Rosjanie i Niemcy się naradzali wspólnie, jak wykończyć polską inteligencję. Udało im się to, bo przecież kogo w pierwszej chwili do obozów wyprawiano? Profesorów uniwersytetu, księży, prawda, fachowców z różnych dziedzin. Nie byle kogo. Byle kto jest im potrzebny, żeby coś sprzedawał, prawda, żeby pomagał. Ale polskimi rynkoma też się niemało zdziała. Przecież poprzednie rządy PO, prawda, doprowadziły do właściwie kolonizacji Polski. Dlatego się Niemcy tak wściekają, że to się mówi o suwerenności, nie? Jaka suwerenność? Oni już Dachau-Ostend opanowali. 15 milionów nas jest mniej. Jeszcze trochę i wystarczy. Poza tym długi. A kto zapłacił reparacje wojenne? Przecież niszczyli Warszawę na przykład dom po domu. Jakbyśmy im tak Berlin scharatowali, co? Też by mógł się zrzec jakiś Gomułka berliński, niemiecki, że już nie potrzebujemy. Nie miał prawa do tego. Poza tym nie wiem, czy takie rzeczy mogą ulec przedawnieniu. Dziękuję. Przepraszam, ja jestem praworęczny, wie Pani, otrzymam w lewej ręce, także trzeba trochę mi wybaczyć. Trzeba mi wybaczyć, ale dziękuję. Trochę będę skracał ten fragment, bo Państwo już wiedzą, że ta patentowana chemia to jest sztuczna i to jest biznes, a nie leki.
Poza tym pamiętajcie, że jak ktoś taki patent uzyskał, to on może go przez 10 lat produkować i sprzedawać sam, a po 10 latach już inni, prawda? Teraz chciałbym przejść do krótkiej charakterystyki koncernów farmaceutycznych, ale to będzie tylko pierwsza próba, gdy omówię 10 koncernów od największego do najmniejszego i wymienię niektóre przynajmniej grzechy. Ale potem dopełnię to innymi grzechami, jak będę mówił o lekach na konkretne schorzenia, które też przecież koncerny produkowały. Więc pierwszy koncern nazywa się Hoffman La Roche. Według Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ten szwajcarski koncern przodował w wielu oszustwach. To jest między innymi w artykule Corporate Crime, w mojej książce z 1999 roku, szczegóły. W różnych spiskach monopolowych, to również Barbosa opisywał w 1999 roku. Dochody firmy szacowano na 3,3 miliarda dolarów. Firma musiała zapłacić prawie miliard dolarów w ramach ugody kończącej antymonopolowe śledztwo oraz dodatkową karą w wysokości 500 milionów dolarów, co stanowiło równowartość dochodów handlu witaminami w USA. Czyli już fałszerstwa, już oszustwa, prawda? I firma miała na sumieniu również handel narkotykami, ku zdziwieniu, prawda? W 2001 roku Komisja Europejska ukarała wiele koncernów farmaceutycznych, a w tym również La Roche, grzywną w wysokości 525 milionów funtów. Pisze o tym Matthiessen w 2001 roku. Firma miała również rekordowy udział w wciskaniu ludziom leków, których nie potrzebują. Zresztą ja Państwu już dałem na samym początku przykład, jak organizm pozbywa się toksyn, gdzie potrzebni mu są sprzętacze, prawda, czyli na przykład bakterie, ale ponieważ Louis z Francji, prawda, znany rzecz, opublikował, jakie to ważne są te organizmy, medycyna to natychmiast podchwyciła i kupa leków na różne, prawda, choroby zakaźne, które chorobami zakaźnymi albo nie są, albo są takimi, że nikt jeszcze nie umarł od tego. Poza tym istnieją społeczeństwa ludzkie, które w ogóle nie szczepią i im są znacznie zdrowsze. Poza tym wszystkie książki o szczepionkach, a są takie, których niektóre ja polecam przynajmniej, większość mam w domu, chociażby Sinclaira, który opublikował, że wszystkie szczepienia były zastosowane po tym, kiedy minęły epidemie chorób, na które miały szczepić. Czyli to już było bezwartościowe, prawda? Ale przypisano sobie sukces i teraz się mówi, że to było największe osiągnięcie medycyny. W 2001 roku Komisja Europejska ukarała wiele koncernów, jak już powiedziałem. Firma miała również rekordowy udział w wciskaniu ludziom leków, których nie potrzebują. Roche uczyniło Valium na przykład, czyli diazepam, działający również na mózg, najlepiej sprzedającym się lekarstwem na świecie, mimo że wiele wskazań do jego używania budziło wielkie wątpliwości. Na przykład hurtowa cena Valium, która była 20 parę razy wyższa od złota. Pisze o tym Bob w 1973 roku. Aby jednak agencje regulujące, czyli te kontrolne, przyznały, że leki uspokajające uzależniają tak silnie jak heroina, musiało minąć 27 lat od pierwszego raportu w tej sprawie. Czyli widzimy, jak szybcy jesteśmy w naprawianiu rzeczy, które mogą nam szkodzić na zdrowiu. 27 lat. To nawet więcej niż jedno pokolenie, prawda? Za największą kradzież wczes czasów można uznać namówienie rządów Stanów Zjednoczonych i wielu krajów europejskich na wydanie wielu miliardów dolarów i euro na zakup leku Tamiflu. Miał on być ważnym hamulcem dla epidemii grypy w 2009 roku. Koncern reklamował, że lek zmniejsza ryzyko hospitalizacji o 61%, powikłań o 67% i leczenia infekcji dolnych dróg oddechowych aż o 55%. Pisze Cichen w 2009 roku. Chociaż posiadanie przez Europejską Agencję Leków danych można znaleźć informację, że Tamiflu chroni przed szansą powikłań 8% do 12% i pomimo olbrzymich strat, jakie te rządy poniosły, koncern nie został ukarany. Czyli widzimy, jak to działa na razie po jednym tylko koncernie. Pfizer, kolejny koncern. W 2009 roku spółka zależna od koncernu została uznana za winną mylącego oznakowania leków, mającego na celu oszustwo i dezinformację,
a samego giganta zawinnego nielegalnej promocji 4 różnych leków, za co Pfizer musiał zapłacić 2,5 miliarda dolarów. To są olbrzymie kary. Ja kocham takie kary, bo to ma sens. Natomiast najlepsza kara byłoby zamknięcie możliwości produkcji przez dany koncern. Bo jak raz zawiódł, to dlaczego mu ufać? To byłoby skuteczne. Ja tak proponuję. Novartis, kolejny, trzeci koncern, w 2010 roku zapłacił grzywnę za nielegalny obrót trileptalem, lekiem antypadaczkowym, ale nie psychiatrycznym czy przeciwbólowym, jak był reklamowany. Sanofis Aventis zawyżał ceny leków dla niezamożnych pacjentów. Pisze o tym Aventis 2009, Sourceway 2012. Świadomie podawał nieprawdziwe ceny i wypłacał mniej pieniędzy, narażając Agencję Zdrowia na straty. Ja przepraszam, może niepotrzebnie wtrącam bibliografię, ale chcę, żeby Państwo widzieli, że to są rzeczy znane. To nie jest, że jeden ktoś wymyślił, tylko udało się coś niecoś zebrać z ogromnej ilości faktów. GlaxoSmithKline. Koncern przyznał się do nielegalnego promowania dużej liczby leków. Było to największe oszustwo w historii Stanów Zjednoczonych. Koncern wręczał łapówki, nie umieszczał istotnych dla bezpieczeństwa informacji i sponsorował programy, które ten lek polecały. Avandia, na układ sercowo-naczyniowy, co było sprzeczne nawet z umieszczoną na leku etykietką. W 2010 roku Avandia została wycofana z europejskich rynków z powodu licznych zgonów na choroby serca, a koncern zapłacił karę 3 miliardów dolarów. Też nie małą karę. Teraz kolejny koncern, szósty. AstraZeneca. Nielegalne promowanie leków wśród dzieci, osób starszych, kombatantów i więźniów. Sama grzywna 520 milionów dolarów jest bardzo niska, ponieważ Astra na nielegalnej sprzedaży w 2009 roku zarobiła 4,9 miliarda dolarów. Znowuż jest pozycja literatury, którą cytuję. Johnson & Johnson, siódmy koncern. Ława przysięgłych uznała, że firma ukryła zagrożenia związanego ze stosowaniem produkowanego przez nią leku psychotocznego Risperdalu. Przepraszam. Lek był stosowany w dużym procencie dla dzieci. Koncern zapłacił karę ponad miliarda dolarów. Sędzia rozpatrujący tę sprawę dopatrzył się w niej prawie 240 tysięcy naruszeń. Merck, kolejny koncern, ósmy. W latach 1997 do 2001 dział sprzedaży koncernu wykorzystał 15 różnych programów, aby namawiać lekarzy do przypisywania pacjentom produkowanych przez nich leków. Programy te to wygórowane płatności dla lekarzy, które opisywano jako koszty szkolenia, konsultacji czy badania rynku. Były to łapówki, które miały spowodować zwiększenie sprzedaży. Merck zapłacił 670 milionów dolarów kary. Kolejny koncern, dziewiąty, Eli Lilly. Koncern zawarł umowę z Departamentem Sprawiedliwości w sprawie niezgodnego z wskazaniami promowania bardzo dobrze sprzedającego się leku przeciwpsychotrycznego. Zyprexa, ja później jeszcze o nim wspomnę Państwu. Jego sprzedaż wygenerował zyski do 40 miliardów dolarów. W ramach ugody Eli Lilly zapłaciła 800 milionów dolarów za zarzut przestępstwa oraz 600 milionów dodatkowych grzywny. Dziesiąty koncern Abbott. Sprawa dotyczyła zarzutów oszustwa związanego z nielegalną promocją leku antypadaczkowego Depakoten. Abbott musiał zapłacić 800 milionów dolarów kary odszkodowań oraz za naruszenie ustawy 700 milionów. Jak wynika z tego, co zostało napisane, co zaledwie Państwu w kilku zdaniach mogłem przedstawić, działania kryminalne, a nawet zbrodnicze tu opisano, wciąż się opłacają. Dlatego, że te kary, które są nakładane, są zwykle nieproporcjonalne do zysków, jakie na tym przestępstwie koncern uzyskał. Pomimo, że przemysł farmaceutyczny produkuje bardzo wiele toksycznych substancji, w pracach poświęconych toksykologii, pisanych najczęściej przez profesorów w farmacji, zagrożenia związane z ich stosowaniem są przemilczane, a nawet zdarzają się próby odwrócenia uwagi od istniejących zagrożeń. Na przykład Timbrell, którego książkę mam wydaną w Anglii w 2005 roku, pisze: nie bójcie się leków. Jak Państwo to już teraz mogą, jeszcze nie wiedząc w całości, absolutnie daleko od całości. To, co ja powiem dzisiaj w całości, to jest zaledwie początek góry lodowej.
Koncerny farmaceutyczne dbają głównie o zyski. Rynkiem zbytu dla nich jest chory, a nie zdrowy człowiek. Najlepiej ciężko lub chronicznie chory, który kupuje aż do śmierci. Taki jest ideałem. Nie są więc zainteresowani, abyśmy wszyscy zdrowi byli. Stąd, proszę Państwa, leczenie objawów. Bo to właśnie nie jest skuteczne. Facet kupuje i jeszcze żyje, ale wcale nie tak lepiej, bo nic mu się nie poprawiło, prawda, mimo że go leczą. Wydają w sumie olbrzymie na reklamę nieskutecznych leków, które tylko przyklepują objawy, a bardzo rzadko dotykają przyczyn. Naturalne, tanie i skuteczne metody leczenia traktuje się jako konkurenta, którego można zwalczać wszelkimi metodami. Proszę Państwa, koncerny zwalczają na przykład witaminy, które wiadomo, że są nam potrzebne, ale same niektóre produkują, więc proszę zrozumieć, dlaczego można w aptece kupić E300, czyli witaminę C prawoskrętną, prawda? Czyli tą, co przyswaja organizm w 15% i powiedzmy, która może spowodować zakrzepy. A zakrzepy to jest zawał, udar, prawda? Czyli to nie jest to, ale bodajże kilogram producenta witaminy C kosztuje $2. A za ile nam sprzedają, to proszę sobie policzyć, to jest 60 pastylek. Takie są pastylki, a jest w nich 8 rzeczy, żeby była pastylka, tak? Czyli tego, co ma rzeczywiście działać, jest niewiele. Czyli proszę nie kupować witaminy C z aptek. Proszę kupować witaminę C w naturze, lewoskrętną witaminę C. Jest z tym duży problem, dlatego że ogromna ilość firm coś produkuje, często coś dodaje, żeby to wyglądało na mieszaninę czegoś naturalnego. Jest książka Zycha na prawie 500 stron na ten temat w języku polskim, którą proponuję przeczytać. A są takie rzeczy jak acerola na przykład, prawda? Zresztą w niektórych naszych, na przykład czarna porzeczka zawiera o wiele więcej witaminy C niż cytrusy, ale niestety dodaje się do soków cukru nielegalnie, bo my tego nie prosiliśmy, prawda? Czyli już nie wiadomo, czy pić, czy nie pić. Wiele takich rzeczy się robi. Także sprawa poruszania się w przemyśle żywnościowym wymaga wysokiego stopnia edukacji. Proszę Państwa, dzisiaj mięso trzeba wiedzieć skąd. Jajo trzeba wiedzieć, czy to jest gospodarstwa, gdzie kury chodzą, prawda, po wybiegu, a nie w klatkach, bo to już jest zupełnie inna jakość. Ja miałem kiedyś, ku dziwu mojemu, prośbę chyba przemysłu, produkcja z bydła czy coś takiego, co mnie zdziwiło, bo ja się bydłem nie zajmuję, a jeżeli to ludzkim, prawda, to jest zupełnie co innego. Więc musiałem napisać artykuł, ale napisałem, jakiego przemysłu wymaga klient, jakiego mleka czy nabiału on chce. I proszę Państwa, ja sam chciałem wiedzieć, gdzie kupić nabiał od firmy, która ma ten materiał podstawowy od krów, które się pasą na pastwisku, a nie w uborze siedzą z własnym łajnem i tym, co im pan gospodarz mądrego przyniesie. I miałem wielkie kłopoty. Pani profesor z Olsztyna, kierowniczka Katedry Mleczarstwa, szukała długo i wreszcie strzeliła, że Połtnica, czyli akurat w Kielcach mamy szczęście, że możemy nabiał stamtąd kupić, ale ogromna większość nie ma. A Polska ma przecież olbrzymi obszar nizinny, gdzie rolnictwo istnieje, a zarabia na tym bardzo niewiele i rolnictwo jest źle traktowane w porównaniu do Szwajcarii, gdzie jest to mały procent górskich terenów, a wszystko jest na pastwisku i rewelacyjne zyski. Dlaczego tego nie ma? PSL się zaplątał, bo zamiast dbać o elektorat, to dbał o pensję, prawda, o diety. Dlatego nie chciałem być posłem PSL-u dłużej. Wypowiedzi przedstawicieli świata medycznego, tu wymienię z przyjemnością Konstantego Radziwiłła, prawda, bo jeden z największych demagogów w medycynie, który ją reprezentował, został ministrem zdrowia. To świadczy o ślepocie PiSu, prawda. Mimo wszystko, ja z tym zapisem wybierałem PiS, ale muszę to powiedzieć. Z bólem, bo ja nie widzę nic lepszego nadal. Te inne są o wiele gorsze. Mianowicie takie leki jak Wioks czy Lantus, sprzedawane bardzo, które zabiły dziesiątki tysięcy osób. Szokujący jest też brak reakcji lekarzy na bardzo częste dodatki tak toksycznych substancji jak aspartam do witamin z prawdziwie faryzejską argumentacją, że chce się nim zastąpić cukier diabetykom w zamian za cukier, dając kilka skoncentrowanych toksyn. Wioks, lek nowej generacji, miał być wielkim przełomem w leczeniu artrytyzmu, reumatyzmu, schorzeń stawów i kości. Jego wejście na rynek w 1999 roku wsparte było wielką kampanią reklamową.
koncern Merck Sharp w 99 roku wsparty, dom, opuściłem trzeciego partnera, wydał na promocję nowego leku przeszło 160 milionów dolarów rocznie. Dzięki temu Vioxx stał się szybko prawdziwym hitem. Można go było kupić w 80 krajach, a od 2000 roku również w Polsce. Lekarze chętnie go zapisywali, bo miał opinię leku niezwykle skutecznego i bezpiecznego, łagodniejszego dla żołądka niż jakikolwiek środki przeciwbólowy czy przeciwzapalny. Farmakolodzy i lekarze żarliwie przekonywali, że nie wywołuje on żadnych skutków ubocznych, nawet przy długotrwałym zażywaniu. Cieszył się dużym uznaniem, pomimo że nie należał do tanich. Miesięczna kuracja kosztowała 250 zł. To już sporo, prawda, dla większości z nas. Jedna tabletka zastępowała 6 lub 7 tabletek innych leków, a ból ustępował natychmiast. Kiedy w 2000 roku pojawiły się pierwsze sygnały o jego szkodliwości, władze koncernu sprawę zataiły. Okazało się, że u pacjentów, którym podawano lek przez 18 miesięcy, dwukrotnie zwiększyło się ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Kiedy prawdę o niebezpieczeństwie działania leku nie dało się już dłużej ukrywać, koncern ogłosił we wrześniu 2008 roku, że lek z obiegu wycofuje. Proszę Państwa, to nie łagodzi sprawy, bo przeważnie taki lek zmienia nazwę, a często nawet cel, którym ma działać, z powrotem pod inną nazwę jest wypuszczany i dyski lecą, prawda? Zanim się pod tą inną nazwę skompromituje. Także to jest normalna gra przemysłu, prawda? Im się to opłaca. No, poszkodowani w Stanach Zjednoczonych, w Europie, głównie we Francji i w Anglii, masowo pozywali firmę do sądu. Liczba pozwów wyniosła ponad 5 tysięcy. A prawnicy sądzą, wtedy już sądzili w tych latach, że będzie więcej. Prawda? Na pewno było ich więcej, no ale nie miałem już dostępu do tego. Na przykład sąd w Teksasie po miesięcznym procesie nakazał koncernowi MSA wypłacenie bardzo wysokiego odszkodowania żonie 50-letniego Roberta Ernsta, który w 2001 roku zmarł na serce w wyniku zażywania tego leku. Czyli dopiero sądy czasami zmuszają do ujawniania prawdy, bo wtedy już pękają wszelkie opory, no bo jak się złapie na tym, że się kłamie, to się płaci, prawda, jest się z powrotem sądzonym. No w listopadzie 2008 roku koncern zgodził się wypłacić 4 miliardy 850 milionów dolarów w ramach ugody z ofiarami osób, które zażywały ten tak bardzo reklamowany lek. Zgodnie z zawartą umową odszkodowania wypłacono tym pacjentom, którzy przyjęli co najmniej 30 tabletek, a których w czasie trwania terapii wystąpił zawał serca lub udar mózgu. Niestety umowa nie dotyczyła Polski, a dość sporo osób, kilkadziesiąt tysięcy, ten lek w Polsce również zażywał. Teraz chciałbym wspomnieć o chorobach nowotworowych, bo mówiłem o chorobach serca na jednym przykładzie, teraz chcę powiedzieć o nowotworach. Medycyna stosuje bardzo wiele związków toksycznych w praktyce. Na przykład ogólnie toksyczna chemioterapia potwornie osłabia układ opornościowy i to jest na granicy prawie, kiedy ten układ przestał działać. Mówię, najmniejsza infekcja może dobić. Toksyny komórkowe wykorzystywane w chemioterapii nie odróżniają komórek nowotworowych od normalnych. Wydaje się, że komórki nowotworowe rosną szybciej, czyli one jak gdyby dostaną więcej od tego leku niż te zdrowe. Ale tak naprawdę to jest to upiorny sukces, prawda? I wyścig upiorny, prawda? Kto pierwszy? Proszę pamiętać, że najczęściej prowadzi to do infekcji bylnikiem białym, Candida albicans, co w znacznym stopniu ogranicza szanse na pozytywny wynik leczenia. Długoterminowe badania dowodzą, że u dzieci w późniejszym wieku występuje 18 razy częściej guzy złośliwej, zaś u dziewczynek powstaje 75-krotnie większe zagrożenie rakiem piersi w wieku przynajmniej do 40 lat. Ryzyko białaczki po chemioterapii z powodu raka jajników wzrasta 21 razy. Wszędzie mam pozycję literatury, które cytuję przy każdym takim fakcie. Mało kto zresztą wie, że chemioterapia stosowana do walki z rakiem początki swojej kariery rozpoczęła jako broń masowej zagłady. Pod koniec II wojny światowej do medycznych badań jako środek przeciwrakowy trafił iperyt, gaz musztardowy.
Po badaniach na zwierzętach badano go także na ludziach, oczywiście w obozach, prawda? Bo tam więźniowie byli przecież królikami doświadczonymi, na nich można było wszystko, bo i tak szli do zabicia. Także syntetyzowany w 1962 roku tamoksyfen, stosowany dzisiaj do leczenia raka piersi, zwiększa co najmniej 2 lub 3-krotnie ryzyko wystąpienia raka śluzówki macicy. Znowuż pozycja z literatury z 2000 roku. Szczepionka HPV miała zapobiegać rakowi szyjki macicy. Już to wspomniałem Państwu, że nawet szczepiono chłopców, chociaż macicy nie mają, prawda? To warto zapamiętać, żeby chłopców nie szczepić niepotrzebnie. No, wiele rzeczy pomijam, bo nie chcę trochę przedobrzyć, że dużo tych faktów podaję, może to być męczący. Ale teraz przejdę do leku na cukrzycę. Największym osiągnięciem biotechnologii, najbardziej reklamowanym, była insulina uzyskana przez biotechnologiczne koncerny. Lek Lantus produkowany był we Frankfurcie w Niemczech przez firmę Sanofi Aventis i stamtąd eksportowany do ponad 100 krajów. Według prognoz miał przynieść w roku 2009 firmie obroty w wyniku 3 miliardów euro. Chorym na cukrzycę obiecywano prawdziwą rewolucją w leczeniu. Podejrzenia co do negatywnych właściwości Lantusa były znane już od 9 lat. Doświadczenia prowadzone w 2000 roku przez naukowców firmy Novo Nordisk wykazały, że substancja czynna w Lantusie może powodować wzrost komórek rakowych. Dla większości lekarzy nie było to zaskoczeniem. Od dawna wiadomo, że także zwykła insulina może powodować wzrost raka. Hormon ten między innymi wspiera wzrost komórek, powstrzymuje ich śmierć naturalną, a obie te właściwości sprzyjają rozwojowi nowotworów. Chemiczna modyfikacja analogów jest ryzykowna, bowiem równie dobrze mogą się zmienić tylko na niepożądane właściwości, ale także i te negatywne, jak na przykład kancerogenność. Instytut do Spraw Jakości i Rentowności Służby Zdrowia przeanalizował dane z 18 milionów osób ubezpieczonych w kasie chorych. Wśród nich znalazły się dane z 127 tysięcy osób z cukrzycą, którzy byli leczeni albo ludzką insuliną, albo Lantusem. Przy równorzędnej dawce leku ryzyko zachorowania na raka w przypadku Lantusa okazało się wyższe od pacjentów leczonych z ludzką zwykłą insuliną. Różnica jednak znacznie wzrastała wraz z wzrostem dawki, na przykład przy dawce 50 jednostek już aż o 30%. Odpowiedzialne za bezpieczeństwo leków Federalny Instytut Leków i Produktów Leczniczych przeprowadził wspólnie z niemieckim Centrum Badania Raka w Heidelbergu dodatkowe doświadczenia zgodnie z wynikami analizy. Lantus wprawdzie nie wywołuje raka ich zdaniem, ale za to działa jak nawóz na istniejące komórki nowotworowe. Przecież wielu pozornie zdrowych osób nosi w sobie takie komórki, które mogą zostać pobudzone przez Lantusa. Chciałbym teraz przejść do leków przeciwbólowych, bo te są szczególnie często dla nas zapisywane. Ale to przecież organizm, jeżeli dzieje się coś złego w naszym organizmie, to najczęściej sygnalizuje o tym pojawieniem się bólu. Ale przemysł chorób nie interesuje się przyczynami, natychmiast służy nam pomocą, w cudzysłowie, w postaci środków przeciwbólowych. Są to najczęściej niesterydowe leki przeciwzapalne, jak aspiryna, akard, ibuprofen, paracetamol i wiele innych podobnych. Wiele z nich można wszędzie kupić bez recepty. Ma to podwójnie negatywny wpływ na nasze zdrowie. Po pierwsze odwraca uwagę od tego, o czym sygnalizował nasz organizm, od szukania przyczyny bólu. Po drugie obniża aktywność działania naszego systemu opornościowego, który w przeciwieństwie do leków naturalnych, jak wiele ziół, stymulują jego działanie. I wreszcie po drugie obniża aktywność, po trzecie, przepraszam, nie drugie, leki te mają poważne działania uboczne, które mogą doprowadzić do uszkodzeń niektórych narządów. Ja tu mam spory tekst o wpływie paracetamolu, który przecież jest cholernie często reklamowany, który jest ciężką toksyną wątroby, o czym się nie mówi. A jest tyle leków o różnych nazwach przez różne firmy produkujących paracetamol, że no nieraz za 3 razy się ten sam lek bierze na różne rzeczy równocześnie, prawda? Jakieś kobiece problemy, jakiś stan zapalny, coś jeszcze i paracetamol, i paracetamol, i paracetamol, prawda? Więc wątroba jest zagrożona. Ale o tym się nie mówi. A poza tym pan Jerzy Zięba pisał, że w Stanach Zjednoczonych one powodują
16 500 zgonów rocznie. To też jest warte zauważyć. Proszę Państwa, chciałbym teraz przejść do leków psychotropowych. Niektórzy entuzjaści piszą, że to jest prawdziwy raj dla przemysłu farmaceutycznego, ponieważ zaburzenia w tej dziedzinie są bardzo niejasne i łatwo nimi manipulować. Niektórzy specjaliści uważają, że same tylko leki psychotropowe to jest 1/3 śmiertelności. Niebagatelny zachęta. Działanie większych ilości tych leków stosowanych w psychiatrii opiera się na efekcie placebo, który wyjaśniałem. Niewiele psychiatrów skłonnych jest przyznać, że ich dziedzina znajduje się pod jakąkolwiek kontrolą. Większość z nich stara się przekonywać, że wielu pacjentów jest niedostatecznie diagnozowany. Leki psychotropowe na kilka tygodni wywołują chorobę, którą miało leczyć. Chory, które kiedyś były drobnymi dolegliwościami, przeobrażają się w zaburzenia przewlekłe. Proszę Państwa, na przykład depresja ciężka. No ja przeżyłem to sam, bo szukałem również pomocy lekarzy, prawda? Byłem przekonany, że musi być wielu ludzi mądrzejszych ode mnie, zwłaszcza w medycynie, którą studiowali. I znalazłem w końcu lekarkę, która leczyła depresję. I zachęciła mnie, bo zrobiła na mnie wrażenie młodej, ale kobiety, która wie, po co została lekarzem. I jako ordynator oddziału powiedziała, że tylko ją dostarczyć moją małżonkę do szpitala, a ona ją nawodni i odżywi. A ponieważ ona od paru tygodni nie jadła wcale, to ja nie mogłem ją wyleczyć przerzuceniem na metabolizm alkaliczny, jeżeli nie jadła, prawda? Zgodziłem się na karetkę, ona już pod koniec zaczęła się nawet bronić. Nie bardzo miała ochotę, no ale wszystko wskazywało, że tam mam jechać. I niestety panowie z karetki zawrócili z drogi do szpitala odległego i zawieźli do Wojewódzkiego, bo puls miała silny. A puls miała silny już w domu, do cholery, można było to zbadać z łatwością. I na drugi dzień już nie było żywi. Położyli w izbie ze śmiertelnie chorymi ludźmi. To wystarczyło, jak się człowiek obudzi, zobaczy, gdzie jest, nie? Także niestety nie udało mi się, mimo półtorej rocznej działania, żeby obronić najbliższego mi człowieka na świecie. Niestety, poniosłem klęskę i teraz to przeżywam, bo jest wszędzie pusto. No, mógłbym tu wiele innych leków produkowanych przez już wymienione koncerny wymieniać, ile zabili, na przykład Spielmans i Perry 2009 mówią, że Zyprexę zażywało 20 milionów osób. U każdego ze 100 podanych terapii pacjentów notowano jeden zgon. Czyli tylko jeden lek zabił 20 milionów, na 20 milionów przypada 200 tysięcy zgonów. Wystarczy. Natomiast leki naturalne działają odwrotnie. No chociażby przypomnę Państwu może mój skromny artykuł w Optymalnych na temat amygdaliny, prawda? Gdzie pisałem o leczeniu Huldy Clark i Contrerasa Rodriguez'a, lekarza ze szpitalu w Meksyku, który przyjmował rocznie 100 tysięcy pacjentów ze Stanów Zjednoczonych, którym tam dano kilka miesięcy życia jeszcze. No i zamiast 100 tysięcy zgonów, prawda, bo grozili, że to przecież jest niebezpieczne, wracało 100 tysięcy zdrowych pacjentów. Ale nie daj Boże, aby któryś powiedział, że go wyleczono. To byłby przypadek kryminalny, prawda. Nie wolno było wykładać na ten temat, nie wolno było się podzielić niczym. Czyli widzimy, w jakim kraju się żyje. A my tam jeździmy, żeby się wyleczyć. Nie tylko, że to kosztuje 100 razy drożej, prawda. Bardzo wiele rzeczy tutaj upraszczam i pomijam. Aha, jeszcze muszę powiedzieć o leku, który był stosowany, żeby zapobiegać nudnościom kobiet w ciąży. Ten lek nazywał się talidomid albo kontergan. Nie powodował w fazie badań na myszach czy szczurach negatywnych następstw. Ale jak się okazuje, to wcale nie wystarczy, żeby sprawdzić na myszach czy szczurach, bo te organizmy całkowicie inaczej reagują często. Tymczasem tysiące kobiet w ciąży zażywało go jako środek uspokajający i przeciwwymiotny. Spowodował on ciężkie deformacje u 8 tysięcy dzieci w 46 krajach świata. Fotografie dzieci urodzonych bez rąk czy nóg wstrząsnęły opinią na całym świecie. W podręcznikach medycznych nazwano tą wadę fokomelią, od greckich słów oznaczających fokę i kończynę, ponieważ dłonie lub stopy dotkniętych nią dzieci odchodziły bezpośrednio od stawów barkowych i biodrowych. Można szczegóły znaleźć w pracy Colborn i współautorów w 1997 roku. Znacznie więcej, bo ja tylko cytuję fragmenty, czasem bardzo zawężone, żeby coś powiedzieć.
Natomiast to jest sprawa nie do wyczerpania. Czyli coraz więcej mamy, to jest po prostu temat olbrzymi, który jest tylko wprowadzony, ale omówić go można by na wielu tomach. Niestety nie jest to łatwe. Proszę Państwa, w okresie wojny w Wietnamie poległo około 40 tysięcy Amerykanów. W okresie największej popularności na leki, na arytmię tylko, zabiło około 50 tysięcy rocznie. Czyli leki zabijają ponad 100 razy więcej niż Wietnam spowodował, prawda, gdzie była normalna wojna, prawda. No ja mógłbym temat ciągnąć jeszcze jakiś czas, ale chcę przejść do metod, które skutecznie mogłyby coś zmienić. To jest bardzo trudne i pewnie pokoleń będzie trzeba, żeby to się udało, bo prawie wszystkie rządy się podporządkują koncernom, prawda, one rządzą światem, a nie rządy. Myślę, że pani Merkel to wie, prawda, wielu innych. Nasi też zaczynają chyba wiedzieć, bo za dużo rzeczy zaaprobowali, które ja bym miał ogromne problemy, żeby to zrobić. Więc pierwsze, że likwidacja producentów toksycznych leków, a nie karanie, powinno być skuteczne. Bo to wtedy zamknie sprawę, producent musi się przestawić na coś zupełnie innego. Po drugie, badania nad lekami musiałyby prowadzić instytucje całkowicie od producentów niezależne. Nie może to być zależne od producentów, bo wiadomo, że tylko dobra ocena ich produktu się liczy, nic więcej, więc niczego więcej nie podadzą. Po trzecie, przyjmowanie łapówek powinno być surowo karane, a przy takim pospolitym stosowaniu łapówek to jest na razie nieruszane w ogóle praktycznie. Wszyscy biorą, można powiedzieć. Może my nie, prawda, ale większość tak. Instytucje kontrolujące muszą przede wszystkim bronić zdrowia pacjentów, a nie interesów przemysłu. A tak się zdarza, że posłowie popierają, żeby jak najszybciej lek wszedł do produkcji, nie biorąc pod uwagę, po co on tam wchodzi i kto na tym zyska. Więc proszę Państwa, to jest zaledwie wprowadzenie, króciutkie. Czas już najwyższy, żeby przypomnieć, czym grozi oderwanie się od potężnej energii Ziemi i jej wielkich zasobów wolnych elektronów. Uziemienie jest tak istotne jak światło słoneczne, powietrze, woda czy substancje odżywcze, a tego zupełnie nie widzimy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jaki wynalazek był dla nas tragiczny. Buty, proszę Państwa, jak zaczęliśmy w butach chodzić, zaczęliśmy chorować, prawda? Kiedyś spaliśmy na ziemi, prawda? Chodziliśmy boso, zresztą czasami nam się to zdarza, jak pojedziemy gdzieś do jakiegoś kurortu nad morzem, to boso chodzimy po plaży i od razu się czujemy rewelacyjnie, prawda? Nie wiem, czyście to zauważyli. Nasi patriarchowie na przestrzeni wieków spacerowali, siedzieli czy nawet spali na ziemi, nieświadomi swojej bioenergetycznej natury. Nasze narządy odpornościowe to przecież przykłady elektrycznych podsystemów działających w naszym organizmie. Nie uczy się tego w szkołach czy nawet na uczelniach, dlatego że sami siebie odseparowaliśmy od ziemi. Straciliśmy nasze elektryczne korzenie. Wiele naszych wynalazków fatalnie pogorszyło nasze zdrowie. Do takich należą nasze buty z syntetyczną podeszwą. Śpimy nad ziemią na podwyższonych łóżkach z izolacyjnego materiału. Nasze mieszkania to izolujące nas od naturalnego środowiska drewniane czy żelbetonowe klatki. Za zerwanie więzów z naturą płacimy zaburzeniami w funkcjonowaniu naszego organizmu, nerwicami, bezsennością, zwyrodnieniami kręgosłupa, utratą witalności, chorobami i przedczesnym starzeniem. Proszę Państwa, te choroby kręgosłupa, może również kiedyś zreferuję Państwu, bo na przykład spanie na twardym leczy, a spanie w mięciutkim łóżeczku odwrotnie. Jeżeli byśmy potrafili uziemić nasz materac na przykład, czy łóżko w jakiś sposób, żeby to nas dotykało, czy podkładkę pod nogi, na którym na przykład w fotelu siedzimy przy komputerze, to mogło mieć rewelacyjny wpływ. Ale do tego potrzebni są specjaliści nie od nauki, ale na przykład od fizyki czy od elektroniki, żeby nam potrafili to zrobić. Ja apeluję do Fundacji Zdrowia w naszym tutaj Kazimierzu, żeby szukała ludzi, którzy mogliby pomagać w rozwiązywaniu tych problemów indywidualnie. To nie byłyby rzeczy kosztowne, ale były rzeczy mające olbrzymi wpływ na nasze zdrowie. Mogę temat jeszcze prowadzić parę ładnych minut, ale sądzę, że wstawka już została dana. Dobrze? Pan Łukasz kiwnął głową pozytywnie, to już też cenię sobie. Więc ja bym na tym kończył dzisiejszy wykład. Mogę jeszcze próbować odpowiadać na pytania, ale może mi się to nie udać.
Temat jest olbrzymi. Ja nie kończyłem medycyny i chwała Bogu.